Dzień dobry. Tego vloga zaczynamy wyjątkowo w środę. A już zaraz wam powiem dlaczego. Ano dlatego, że moje dziecko jest chore. Jest przeziębiona. Odebrałam ją we wtorek z przedszkola w połowie dnia. Bo bardzo kaszlała. Próbujemy się od 2 dni dostać do lekarza, ale jest jakaś chyba plaga chorób, bo jest bardzo, bardzo trudno. Na szczęście miałam jakieś tam z poprzedniego leczenia leki, plus moja kochana sąsiadka Agata mi podrzuciła Nebut i już ją inhaluję tym, żeby do świąt się wykurowała. Ja natomiast, jak to w środę, jestem po terapii aktualnie. Natomiast no, miałam bardzo trudną terapię. Trudną ze względu na to, że raczej tak na bieżąco rozmawialiśmy o mojej fizyczności, o tym, że bardzo źle się czuję w swoim ciele ostatnio, że bardzo się zaniedbałam i szukaliśmy przyczyny, dlaczego tak jest, skąd to się wszystko bierze. Natomiast no źle się czuję w swoim ciele i muszę coś z tym zrobić. Mam wrażenie, że przez ostatnie 3 miesiące nie wiem, ile przytyłam. Może tego nie widać jakoś bardzo, ale ja to bardzo czuję. I muszę coś z tym zrobić, bo jak tak dalej pójdzie, to będzie ze mną źle. Więc muszę przemyśleć to wszystko, jak to ogarnąć, żeby było dobrze. No, to tak w skrócie. Ogólnie, no, trudna terapia. Trudna, bo trzeba powiedzieć wszystko, co leży na sercu na bieżąco i tak z taką gulą po prostu siedziałam tam w gardle i mówiłam. Dobra, jadę do domu. Ciekawe, czy Iduśka śpi. Dzisiaj Michał ją usypia. Mam nadzieję, że ta noc już będzie lepsza po inhalacjach, które jej robiliśmy i że już nie będzie tak kaszlała. Więc widzimy się w domu. Widzimy się w domu. Ja złożyłam... Chciałam wam w ogóle pokazać, bo zrobiłam zamówienie z Zary, ale niestety nic tam ciekawego mi nie przyszło poza jednymi spodenkami, spódnicą spodenkami, więc wszystko, całą resztę odsyłam, więc bez sensu wam to pokazywać. No i tyle. Jestem smutna, przepraszam. Wrócę w lepszym humorze. Dzisiaj kaszę. Nie płatki? Okej. Jedziemy do domu. Właśnie byliśmy u lekarza. Na szczęście osłuchowo wszystko jest dobrze, więc tylko dalsza inhalacja i lecimy z tym. Więc święta na spokojnie pewnie już będą. Gdzie moje auto? Tam jest auto, ale idziemy do apteki. Chodź. No. Dokładnie, a ja już leżę w łóżeczku, bo jestem tak zmęczona. Te dni idą, kiedy ona jest chora w domu, a ja jeszcze robię home office. Są bardzo trudne i bardzo ciężkie, natomiast ja kończę
właśnie książka o zmierzchu Marty Niedźwieckiej, jest bardzo fajna. Będę o niej mówiła więcej w podsumowaniu budżetu. Właściwie to już mówiłam, bo to już oglądaliście, bo to jest wcześniej, bo to wcześniej będzie na moim kanale. Natomiast tak, mogę ją polecić. Taka jest przyjemna. Dobrze się ją czyta. A ja tymczasem idę spać. Jutro jest Wielki Piątek i pewnie pojedziemy do Króli wcześniej. Może uda się Michałowi skończyć wcześniej pracę. Byłoby super. Ale zobaczymy, jak się ułoży ten dzień jutro bez spiny, bo też musimy zobaczyć, jak będą korki. Czy będą korki o tej, powiedzmy, 16, 15, czy też nie. No, jeszcze musimy się jutro spakować. Ja muszę jechać do Action po jakieś szybkie zakupki, więc jutro trochę się będzie działo. A tymczasem dobranoc i widzimy się jutro. Co będziesz robiła? Co robić? Czym? Nie ma kałużów. Nie ma kałużów. Kałuż. Piątek. My właśnie jesteśmy w trakcie pakowania. Wszystko z lodówki opróżniłam. Właśnie spakowaliśmy Iluśkę. Teraz muszę siebie spakować. Mamy chrzciny, więc muszę zabrać coś na chrzciny. I co jeszcze? O, wypakowana lodówka. Zabieramy rzeczy po prostu, które nam będą zalegały. Plus ja będę robiła sałatkę z selerem naciowym i szynką konserwową, bo jest bardzo dobra. Więc kończę sprzątać. Pakuje się, Michał wraca z pracy i ruszamy. Mam nadzieję, że przelecimy trasę, że nie będzie dużych korków, że nie będzie żadnego wypadku i że szybciutko to wszystko ogarniemy. Taką mam nadzieję. A ty, dziewczynko, co jesz? Skąd takie masz ciacho? Gaja. Gaja ci przyniosła w prezencie świątecznym. To bardzo miło z jej strony, prawda? Mhm. Ja też jeszcze łykam sobie suplementy. Bo słuchajcie, ostatnio w ogóle nic nie biorę i dzisiaj po prostu tak mi strzela tutaj żyłka, plus tutaj mi skacze po prostu oko. Mogę ci pomóc. Dziękuję, bo mam niedobór. Mogę ci pomóc. Tak, poproszę. Mam tutaj niedobór po prostu magnezu. Ostatnio nie brałam, a jak nie biorę magnezu, to mi się wszystko nasila i ta jakieś drętwienia, bóle głowy i wszystko. Więc muszę się posuplementować. Tutaj mam ashwagandę, to też sobie wezmę, zacznę suplementować, bo pewnie już widzieliście, że w wyzwaniu na kwiecień, co prawda jeszcze mamy marzec, ale w wyzwaniu na kwiecień dałam sobie suplementację po prostu. Jak to powiedzieć? Wzmożoną suplementację, może nie wzmożoną, ale żeby pamiętać o suplementacji, bo o tym zapominam. I jeszcze. To nie jest reklama, bo jakby zapłacili mi za to, ale to był filmik UGC. Dostałam od Vitapak suplementację na miesiąc, bo nagrywałam dla nich wideo. Dobra, nagrywałam dla nich wideo, więc mam zapas suplementów takich dobranych typowo do mnie. I musiałam wypełnić taki test, gdzie mam taką ankietę i oni dobierają jakby odpowiednią suplementację pod Twoje potrzeby. Więc fajnie, bo mam w jednym opakowaniu wszystkie suplementy, których potrzebuję. A co robisz? I to jest taki właśnie mój kwietniowe, moje kwietniowe wyzwanie. Nie biorę suplementy, myszko, żeby się dobrze czuć. A robimy czas? Robimy czas? Idziemy spakować mamę teraz, okej? Okay? A co robimy czas? To jest dla babci, dla dziadka, do Króli. Tutaj ciasto zrobiłam wczoraj. Tutaj są piwka, które zostały z urodzin Iduśki, bezalkoholowe. Serki, które Michał dostał w pracy. Co, tatuś ma fajną pracę teraz? Fajną? No pewnie, bo jest w domu teraz częściej, tak? To jest ta fana. I to jest ta fana. Fajne? Tak. I to jest ta fana. I to jest ta fana. Mhm. Uważaj, by ta wieża się nie rozwaliła. O, uważaj. Ups. I tak w ogóle to szczerze Wam powiem, że nie wiem, co mam zabrać. W sensie, co mam nałożyć na te święta. Ma być piękna pogoda, więc biorę na pewno płaszcz, nie biorę kurtki zimowej.
Wezmę chyba garnitur różowy na te chrzciny, bo nic nie mam zbytnio, więc pakujemy się. Idziemy, bo dziadek złapał rybę. Jaką rybę dziadek złapał? Karpia. Tak, Ida? Karpia ładnego. Ładnego karpia dziadek złapał. Można ich smażyć już. Mhm. A gdzie ma dziada? No idziemy zobaczyć. Wielka sobota, zanieśliśmy jajeczka, teraz Ida została z dziadkiem nad stawem, łowią ryby. To jest tak, że mój tata łowi te ryby, a później je wrzuca do stawu. A ja idę do domu napić się kawy, bo jeszcze kawy się nawet nie napiłam. Wstaliśmy dzisiaj o 7, jest taka piękna pogoda, nie pamiętam takich świąt wielkanocnych, więc idealnie. Święta Maryjo, mów! Dobra, daj spisie! Święta Maryjo? Dobra! No, módl się, za nami! Dobra! Daj mi spisie! Na inaczej trzeba iść do lekarza. Ja cię kręcę! Kocham cię! Dzień dobry, kochani, witam się z wami we wtorek, ale muszę was wyczyścić troszkę. Boście brudni. Właśnie robię sobie obiad na jutro i po pojutrze do pracy. Mam paprykę pepperoni, chyba ją dodam. Robię sobie krewetki z cukinią, czosnkiem, szpinakiem, do tego makaron i dorzucę łyżkę mascarpone, żeby troszkę tak zabielić to wszystko. Ida ma ostatnie urodziny już w tym roku w żłobku z dziećmi, więc byłam w Action, kupiłam jakieś takie małe, skromne upominki dla dzieciaków. Wczoraj wróciliśmy bardzo późno, o 21:00, to późno, nie późno, aż mi ręka boli. Wczoraj wróciliśmy właśnie o 21:00, szybko tylko się ogarnęliśmy, zrobiliśmy pranie. Ojej, mam prania chyba na całe 2 tygodnie, tyle tych rzeczy jest. No i tyle. I właściwie będę kończyła tego vloga, bo nie chcę go przeciągać i przedłużać. Nie wiem w sumie ile będzie trwał. Mam nadzieję, że takie 10 minut się uzbiera z tego wszystkiego. Święta spędziliśmy w Królach u mojej rodziny. Byliśmy też na chrzcinach. Było super. Był taki chill po prostu. Fajne święta. Bardzo fajne. Bez pośpiechu, bez spiny żadnej, więc idealnie. No a teraz kończę robić posiłek, bo jestem bez diety pudełkowej, jak już mówiłam wam w budżetowaniu w kwietniu. I idę ogarniać się, usypiać idę. Myślałam, że poćwiczę, ale zaczyna boleć mi głowa, więc muszę wziąć tylko szybko tabletkę, żeby ten ból już po prostu wyciszyć. Ale dzisiaj chyba jest taka pogoda, bo wszyscy się skarżą albo na ból głowy, albo na złe samopoczucie. Taka zmiana jest temperatury, że nie ma co się dziwić. Dobra, nie przedłużając, zapraszam was jeszcze raz do subskrypcji, do obserwowania. To samo. I do lajkowania, i do komentowania, i widzimy się w kolejnym vlogu. Buziaki. Pa!